Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak widzimy, na pierwszym planie mamy kolegę Wojciecha Ziobroniewicza, bo kolega Sylwester tu nas tutaj przywiózł, a jesteśmy w miejscowości Ler na targowisku, gdzie byliśmy już tutaj kiedyś. O, słyszymy Polacy. Byliśmy tutaj kilka lat temu wspólnie z klubem Kopernik i z Stowarzyszeniem Mistrzowskiej Gołębi Europy. Przyjechaliśmy sobie zobaczyć to targowisko gołębi. Taki słynny targ. U nas wszyscy mówią, że do Ler jadą, że te gołębie są po 2-5 euro. I za chwilę to zweryfikujemy, bo my wtedy wprawdzie jak byliśmy, za te parę 2 euro nie widziałem, ale 15, 20, 30 to takie sumy były, rzeczywiście. A my sobie teraz pójdziemy. W tyle, zakupy chcesz jakieś zrobić, tak silnie wzmocnić swoją hodowlę. Absolutnie. My po prostu sobie chcemy tak zobaczyć właśnie, jak to wygląda ta specyfika. Ale widzimy, są tutaj jeszcze panowie, bo pani nie widzę za dużo, żadnych praktycznie. Ktoś już tam krzyczał, dzień dobry. Właśnie, widzimy, że z Polski są jacyś panowie. Idziemy sobie teraz tutaj właśnie zobaczyć. A popatrzmy jeszcze, tak wygląda tu może zasłonie. O, jest ten ratusz, budynek ratusza, a tam widzimy 1369 rok. No i będziemy sobie tutaj oglądać. O, i teraz przejdziemy. Popatrzmy, jak wygląda ten rynek. Bo pogodę mamy słabą dzisiaj, bo są tutaj tylko i wyłącznie... No, ale właśnie nie padało przed chwilą. O, i sobie popatrzymy. Są gołąbki różnego rodzaju. O, malutkie. Jansen, Paul Jansens. Hello. Hello. Zdaje się, że u pana Paula Jansensa już kiedyś byłem. Z tego co pamiętam, sobie pooglądamy te gołębie, a na razie tylko przejdziemy. Yes, but we talk with you late. Please, sorry. Tu sobie popatrzymy teraz. Mamy tutaj różne gołębie, za chwilę się będziemy o ceny pytać. Ale widzimy, możemy sobie tutaj spokojnie coś na pewno znaleźć. Ja powiem szczerze, jestem bardziej zainteresowany jak gołębiami. Jesteśmy bardziej zainteresowani artefaktami do naszego muzeum gołębiarskiego, które planujemy tutaj zbudować. Pamiętam, kiedy kilka lat temu tu byłem, kupiłem dużą ilość takich zabytkowych zegarów. A patrz, mam już paczki takie i te ciemne, na kapsztele takie właśnie. O, tu jest trochę, zaraz sobie popatrzymy. O. Walter Van Hove, my znamy Van Hove, Luther Hove, tak? Sobie pooglądamy. Andreas, come ja. No tutaj nawet jeden wyszedł, ale chyba obawy, że odleci nie ma raczej. Raczej nie. Co, tak już wypatrzyłeś jeszcze jakiegoś tego dla siebie, coś do wzmocnienia hodowli? Jest racja, szukamy. No właśnie, ale tego tu akurat nie ma. A sobie tu jeszcze dalej popatrzymy. O. Hello. Hello. Sobie przejdziemy, tak oglądniemy, a później sobie będziemy sprawdzić, jakie są ceny, jakie gołębie. No widzę, Wojtek, żadnych, że tak powiem, jak wtedy widziałem zegary, jakieś inne akcesoria, no chwilowo nie ma, ale może jeszcze, może coś nam się uda tutaj zaobserwować. Może jakieś gołębie kupimy stąd, bo 23 marca na kiermasz, może jakieś stąd kupimy, żeby tam zaprezentować. O, nie, są zegary, o. I sobie na nich, tylko ja te chyba wszystkie modele mam w domu akurat. Teraz się dowiemy, ile kosztują. Nie, tego nie mam, tego modelu, tego pierwszego, to na pierwszym planie. A ten duży na korwetę z tego też chyba nie, zaraz będziemy sobie oglądać. Nie stary. On jeszcze jest z korbą, zobacz, widzę. Nakręcany, właśnie. Tak? Właśnie, zaraz sobie zobaczymy. Zobaczymy jeszcze tam. Dobra, tu jeszcze lęsy, widzimy lasa. Karol Szerwo. Widzimy czerwony. Teraz sobie będziemy też ceny tej gołębi poglądamy i zobaczymy, zorientujemy się w ceny i wtedy po prostu już w kolejnym wejściu będziemy w stanie